Pokémon 891, Nutto, kółeczko i czarna kropka, trzy zapytajniki, nakładka do Jelcza, Ditto po przejściach. Tak go nazywaliśmy, a okazało się, że jest to mityczny Pokémon Meltan. Co o nim wiemy, a co pozostaje wielką tajemnicą? Dowiedzcie się w tym odcinku. Meltan, wstępnie dostrzeżony w kodzie gry jako ikona Kakliona, okazał się Pokémonem, który jako po raz pierwszy ujrzał światło dzienne 22 września 2018 roku w krajach Dalekiego Wschodu podczas Community Day z Chikoritą, a wybrani mogli go ujrzeć jeszcze chwilę przed. Czy to Chikorita po 14, czy Kakleon, czy sam Meltan, zawsze próba jego złapania kończyła się tak samo. Ditto. Trzy dni później, dzięki filmowi na oficjalnym kanale Pokémon, dowiedzieliśmy się, że jest to Meltan, mityczny Pokémon. Niektórzy jednak wciąż nazywają go Nutto czy 891, ze względu na to, jaki numer dostał w Pokémon Go. Och, wait. Czy faktycznie on ma numer 891 i jest to pierwszy Pokémon z 8 generacji? Otóż nie. Dzięki wnikliwej analizie Joe Merrick, administratora Cerebi.net, wiemy, że jest to Pokémon numer 152. Tak, 152. Dobrze słyszeliście. 152. I przejmuje on liczbę po Chikoricie, gdzie to w dzień jej Community Day otrzymał swoją premierę. I tak, jest to Pokémon z regionu Kanto, a to, że profesor Willow pomaga profesorowi Oakowi, tylko nas utwierdza, że nie jest to przypadkowa sytuacja. Oficjalnych danych od Nintendo, jak i też od Game Freak jeszcze nie mamy, więc nie można tu im mówić, że jest to pewna liczba. Meltan, Pokémon z Kanto, mityczny, numer 152, stalowy typ z atakami elektrycznymi, gdyż strzela on wiązką z oka, co czytamy na oficjalnej stronie Pokémon. Pokémon zagadka. Niby wszystko wiemy, a zarazem nie do końca. Dwa tygodnie później pojawiły się dwa dodatkowe filmy, pokazujące nam powiązanie z Let's Go Pikachu i Let's Go Eevee. Jednak to nie wszystko. Można byłoby sądzić, że jak Pokémon jest mityczny, powinno być go bardzo mało. Zważywszy na fakt, że odkryliśmy siódmą generację Pokémonów i przez 20 lat nie widzieliśmy jego istnienia. I tu pojawia się drugi film. Okazuje się, że Meltan jest ukryty w magicznej skrzyni, która ujawnia swoją zawartość względnie do otoczenia. W laboratorium elektronika, a na łonie natury wychodzi z niego mnóstwo Meltanów. Jednak przez określony czas, po czym skrzynia się zamyka. Tak samo będzie on działał w relacji Pokémon Go z Let's Go Eevee i Let's Go Pikachu, gdzie po transferowaniu Pokémona z Pokémon Go do serii gier Let's Go otrzymujemy Mystery Box, z którego tak jak przy Incensie wyskakują Pokémony, tyle że w tym wypadku tylko Meltany. Działa on przez określony czas, 30 minut, i jest też czas potrzebny, by otrzymać kolejnego Mystery Boxa. Mystery Boxa również możemy otrzymać poprzez wysłanie Pokémona przyjacielowi do Let's Go Eevee lub Let's Go Pikachu na innym koncie. Jednak można posiadać w jednym czasie maksymalnie jeden Mystery Box. Czy to wszystko? Zwykły Pokémon mityczny w Pokémon Go będzie również bezużyteczny co Ditto? Mamy jeszcze jeden film, jak i dźwięki w kodzie gry, które mówią nam o tym, że Meltan może posiadać ewolucję lub mega ewolucję. Na filmie widać, że zgromadzona ilość Meltanów i sen może być przyczyną ewolucji tego Pokémona. Pierwszy mityczny Pokémon, który posiada ewolucję. Wyjątkiem z reguły są Pokémony z czwartej generacji, Manaphy i Fion, które mają możliwość rozmnażania się z Ditto. To właśnie Meltan, pierwszy swego rodzaju, z ewolucją lub mega ewolucją. Czy Meltan będzie jednym z najlepszych Pokémonów mitycznych w całym uniwersum Pokémon? Jaka będzie jego ewolucja, czy też mega ewolucja? A co jeśli wszyscy się mylą i tu chodzi o całkowicie nową rzecz, nigdy nie widziano w Pokémon? Co o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzu. A z mojej strony była tyle. Jeśli wam się film podobał, zostawcie po sobie lajka, suba i widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Heja! Where was your secret to come from?